witam. Tutaj Paweł z kanału Urbex Forgotten by Time. Jak widzicie już tam za mną, jest ogromna, opuszczona willa. Po środku tutaj w niczego. Ten teren tutaj jest ogromny. Zaraz tam pójdziemy zobaczyć do środka, czy można wejść. I chcę wam to pokazać, jak to w środku wygląda. Po prostu, no i powiem wam dalszą historię, dlaczego tutaj stoi tak duży po prostu budynek opuszczony. Zapraszam. Zobaczcie, jakie to jest duże. Patrzcie, teraz tu możecie zobaczyć jeszcze z dołu, jaki ten teren jest duży ogólnie. Patrzcie te wejście. No robi to niesamowite wrażenie. Zobaczymy, co my tu mamy ciekawego. Co nie wiem, jakieś chyba na wodę było, czy na coś, jakieś zbiorniki. Zakład produkcji pomp. Nie, to jest ten zbiornik hydrofluorowy. Zbiornik. Tu mamy, widzę, jakąś kanciapę mieli, chyba może robotnicy. Kurde, jakieś ten, głośniki. Betoniarka została. Cała przyczepa kempingowa. Zobaczymy, co tam w środku jest. A tu widzimy jeszcze te ciuchy po tych robotnikach. Wszystko zostało, nie? Kurde, to dobre. Się bezdumni tak nie, choć może chyba tu śpią. Choć wam powiem, to jest takie miejsce, że tu nie wiem, czy to bezdumni raczej by mieli co robić, bo to jest na takim odludziu. Jak widzicie, tu są pola, tu nic więcej nie ma. Więc chyba tu raczej może bezdumni nie przychodzą. No też tu jest powbijane szyby, no raczej tu zimę, no nie bardzo. Co tu jeszcze mamy? Te telewizory jakieś stare. Trzy telewizory. Też zarośnięte już, tak powiedziałem na początku, zaraz powiem historię tego obiektu, dlaczego to tak sobie tutaj stoi. Tylko spróbujemy tam wejść do środka. Mam nadzieję, że nam się to uda. Szyby powybijane. To jest w stanie surowym wszystko. Pole to jest duże. No, okno na już. Do otwarcia, nie? Nie ma zamki. No, a tu tak nie wejdziemy, nie? A tam może z drugiej strony będzie taka możliwość. Tu zobaczcie, to już Luxwell był przygotowany. Zobaczcie, ile tego jest. Tego jeszcze nie ukradli tutaj. To też jakieś płytki czy coś. Kurwa, to nie wiem, co są za plastiki. Dobra, wejdziemy sobie to w koło. No tu nie wejdziemy, nie ma szans. Szyba wybita. Takie zabezpieczone to trochę. Widzę, ktoś zabezpieczył, może żeby się to nie otwierało. To byśmy to tak potem zostawili jak było, nie? Ale nie wiem, dobra. Pójdziemy jeszcze tam zobaczyć koło. Może to uważać, nie wpadnę gdzie. Też zobaczcie. To poszycia dachowe. Zobaczcie, ile tego tu jest. I tego nie ukradł. Mało kto chyba wie o tym tutaj, że to jest.
opuszczone, no i chciałem właśnie tą historię tu powiedzieć, no ale to już może gdzieś tam w środku wam opowiem, jak się dostaniemy, no jak nie pójdzie tutaj wejść, to najwyżej tam spróbuję. Mogę powiedzieć teraz już tak na początek, że tutaj budynek ma ponad 1500 metrów kwadratowych powierzchni, jest to bardzo dużo. O, tu by się dało wejść w sumie, czy uważaj na szkło, tam jest okno otwarte, dobra, to albo przez to okno. A ktoś tu już widzę próbował coś wyszablować, no chyba, ale tam w zasadzie to jest tak, ten budynek jest niedokończony. Tam okno, przez to okno będzie chyba najlepiej. Dobra, to już wam powiem tak jeszcze, że na temat tego budynku też już powstało wiele mitów i legend, że tak można powiedzieć. Wiadomo, każdy już się potem kojarzy. O, tu jest wejście, ja bym gdzieś skakał. Z jakąś tam mafią czy z czymś. Patrzcie, jakie to jest duże. Przy okazji zdjęcie zaraz zrobię. Ale tu akurat zobaczcie, jakie to są piękne tereny, nie? Góry tam są. Nie wiem, czy to na GoPro widać. Z tyłu. Dobra. No to wchodzimy do środka. Zobaczcie, jakie wejście główne. Nie. Zobaczcie, jakie to musiałoby. Byłoby fajne. Duże. No, robi to wrażenie. No, jak widzimy, tutaj mamy cały budynek w stanie surowym. Tu mamy jakąś. Tu sobie ta. Co to było? Obcinalka? Nie. Do czegoś. No i tu mamy tak, że co to miałeś? Kominek? Taki dziwny. 17 sztuk. Policzone chyba. Oczy, jakie te okna są też duże. Okna, jakieś zbrojenie jeszcze zostało. No budynek ogromny. Tak. W ogóle ta klatka taka, nie? Schodowa, jaka duża. Z tymi kolumnami, z tym wszystkim. Może gdzieś domyślacie się mniej więcej, co tu miało powstać. Zobaczcie, tu jeszcze wszystko popodkładane. Nie wiem, po co tu ktoś te okna wybija, nie? Jak tu można normalnie wejść, nie? No ale to znowu pewnie młodzież robi. Ło. Dobra, pójdziemy teraz, jeszcze tam pójdziemy z tą drugą stronę sprawdzić. No i wiadomo, że to jak to jest stan surowy, to tu jakiejś rewelacji no tak super nie będzie gdzieś, nie? O, zobaczcie, jakie to jest duże, nie? Ale zobaczcie tutaj, ile tu tych dachówek zostało, tego wszystkiego. Nie? Multum. Wszystko. Co to jest? No, to jest taka dachówka na górę. Chyba mi się wydaje tak, no nie wiem. Przecież to do końca nie znam na tym. Zobaczcie tu te schody. He. Czyli tu mamy jedno piętro, drugie, trzecie, trzy piętra, dwa. Dwa piętra. Nie, to chyba już nawet nic nie ma więcej. Wyżej.
widzimy ten dach pokryty czymś zimnym. No, wiatr wieje. Widzimy pomieszczeń dużo. Jakby to wyglądało, to rozmieszczenie. Tu pokoje może mają być, bo tu jedną łazienkę, tak mi się wydaje. A tu pokój normalny miał być dzienny. Znaczy dzienny pokój normalny. Ale tam byłem. Fajne słoneczko. No i z tego miejsca chciałbym też powiedzieć, budynek taki tutaj w tym stanie, który widzicie, stoi taki, w takim stanie opuszczony już od 17 lat. I dlaczego on został opuszczony? Tutaj pozwolenie na budowę było domu jednorodzinnego. I takie też ten właściciel tutaj tego domu, tej działki dostał takie pozwolenie na budowę. No ale zaczął budować właśnie taką willę tutaj i się potem okazało, że miał to być dom weselny. Jak widzicie ten układ, to wszystko, no to znaczy tak na dom to nie wygląda za bardzo. Choć jakby się uprzy, to wiadomo, każdemu od gusta się dyskutuje, jak się to mówi. No i ten dom weselny tutaj miał powstać. No i podobno, nie wiadomo jaki to jest dom, prawda, to trochę mi się to wydaje bez sensu, że tu okoliczni mieszkańcy po prostu nie chcieli tego domu weselnego. I no, byli tam po prostu, nie jakieś tam akcje, tylko po prostu dali do zrozumienia, że nie chcą tego domu weselnego tutaj. No i z tego prawdopodobnie powodu ten właściciel zaprzestał tej budowy. Choć mi się to trochę zdaje bzdurą, że tutaj, bo jak widzicie, zobaczcie tu przez tę brudną szybę, tu nie ma żadnych sąsiadów wokół, nie? Tak, żeby było, nie wiem, dom koło domu i mówi tam Franek z domu obok, stary, co tu robisz, będzie mi tu głośno, nie mogę mieć muzykę, tu nie ma żadnych domów. Więc jaka tak naprawdę jest przyczyna tutaj zaprzestania tej budowy, no to tak do końca na pewno się nigdy nie dowiemy. A ten ARS, ten budynek na sprzedaż wystawiony w tym stanie właśnie, co widzicie, to jest niecałe tam 2 miliony złotych. No ale jak widzicie, stan tu jest surowy. Z zewnątrz to wygląda okazale. 1500 metrów kwadratowych to też nie jest mało. Ogrzać coś, taki coś w dzisiejszym tym, no to jedynie na hotel, nie? Moim zdaniem. Tylko jak widzicie, to jeszcze w takim miejscu jak nie miejscu, ale działka jest tutaj duża, więc w zasadzie no hotel byłby dobrym tutaj rozwiązaniem, bo wokół tego tej willi też po prostu można by stworzyć dużo po prostu innych ciekawostek. Dobra, to my pójdziemy jeszcze do góry. Może, bo dzisiaj jest fajna pogoda, może gdzieś tam do góry wyjdziemy. I co, być jakiś fajny widok, nie? Bo tutaj tereny są super fajne. Więc dobra, idziemy do góry. Zakładam na głowę. Byście lepiej wszystko widzieli. To mi się zawsze najlepiej podoba, jak patrzymy w dół, albo na górze sobie patrzymy. Jeśli to mają wysokości, to lepiej, żeby nie patrzyli. Nie no, jeszcze tam jakiś taki strych chyba mi się wydaje. Wiadomo, nie będziemy tu już może chodzić wszędzie, bo co ja wam też tu więcej pokażę, nie? Jak tu jest po prostu stan surowy. No i tu wydaje mi się raczej, no nie ma sensu pokazywać gołych ścian. No jak tak to było, poszycie dachowe, bo te dachówki są takie same. Ale poszycie jest dalej, może tych dachówek za dużo zamówili. Jakbyście widzieli tam na dole. Wow. Oj, chyba tu, ale to okno otworzymy zaraz, bo widzę, tu klamki są. Co tu mamy? To jest taki, widzicie, fajne, to tak zrobione te. Ale tu jest jakaś płachta na to. No, zobaczymy, otworzymy. Się to da otworzyć. O kurde, a to jest otworzone. No jest czy nie jest? Chcę tego zniszczyć po prostu, żeby
O, no, nie w tą stronę. No, zobaczcie, jakie widoki. Piękne widoki. Tam widać góry. Tam nawet daleko, nie wiem, czy to widać na GoPro. Śnieg na w górach nawet widać. To są góry w Czechach. Bo tu jesteśmy właśnie blisko granicy. Sobie aż zdjęcie zrobię, bo po prostu widok nieziemski, że tak można powiedzieć. O, tak, super. No, fajnie, fajnie. Kolejna taka budowla stoi. No może nie powiedzieć, że niszczy, nie niszczy, no. Jest to w takim stanie, jakim jest. Więc tutaj tylko kupić i coś robić. O, to fajnie wygląda. No, kastorama, jeszcze z kastorami. Nieźle. No, tutaj z tego miejsca chcę wam się z wami żegnać. Myślę, że się nie będę, bo wiadomo, w środku. No, nie ma nic, to jest budowa po prostu w stanie surowym, no, ale myślę, że tutaj się podobała eksploracja. Zasubskrybujcie mój kanał, też tego nie robicie, no i zostawcie komentarz, to na pewno mi tam pomoże gdzieś w zasięgach. I jestem na następnej wyprawie. Hej, cześć!